To zaczynamy. W porządku. Witam serdecznie wszystkich czytelników Istmaga. Moim dzisiejszym i Państwa gościem jest Kamil Kartasiński, autor książki Henryk Sienkiewicz, jakiego nie znamy. Witamy serdecznie, Kamilu. Dzień dobry, Magdo, i dzień dobry Państwu. I przechodzimy już płynnie do pierwszego pytania. Chcielibyśmy, abyś opowiedział nam troszkę o Henryku Sienkiewiczu, który jest bohaterem książki wydanej nakładem Istmaga. Jest to postać niezwykle barwna, lecz większość zna go zdecydowanie tylko ze szkolnych lektur, a przecież jego trylogia Krzyżacy współtworzyły polską świadomość narodową. W pustyni i w puszczy przez dekady fascynowało młodych czytelników, a Quo Vadis zachwyca rozmachem wczesnochrześcijańskiej epopei. Czego jednak nie wiemy o tym słynnym pisarzu? Kiedy miałem okazję przygotowywać e-booka dla Istmaga, to było w 2016 roku, kiedy obchodziliśmy wtedy rok Henryka Sienkiewicza. Ta postać mnie bardzo tutaj zaciekawiła, ponieważ postanowiłem, że opiszę tutaj jego tutaj biogram na podstawie listów. I tutaj bym chciał Państwu powiedzieć, że Sienkiewicz, oprócz oczywiście bogatej tutaj swojej twórczości literackiej, o której tutaj Magda wspominałaś, ma jeszcze jeden bardzo ciekawy twór, można powiedzieć pisarski, którym są jego tutaj listy. Listy, które podczas swojego całego życia, 70-letniego, podobno napisał aż 15 tysięcy, z czego do naszych czasów zachowało się tylko około 5 tysięcy. Mówię to oczywiście tylko. I te listy, które Sienkiewicz pisał w czasie swojego życia, były bardzo interesujące źródłem informacji, aby poznać tutaj jego osobowość, poznać jego też poglądy i takie osobiste uczucia na wiele tutaj dzieł, na też jak reagował później na sławę, jak wyglądała też sprawa związana z wychowaniem dzieci, dalej też z polityką i innymi takimi tutaj rzeczami. No i jeżeli chodzi o samego to Sienkiewicza, no to pierwsze myślę takie coś, co my nie znamy, no to i się rzadko o tym mówi, że Sienkiewicz nigdy żadnych studiów nie ukończył, bo kiedy nawet była taka historia, że kiedy był nastolatkiem, no to oczywiście jego tutaj matka bardzo chciała, żeby skończył dobry zawód, no prawo albo tutaj medycynę, no ale oczywiście kiedy to przyszło już do czego, no to Sienkiewicz najpierw studiował prawo, później niestety z tego zrezygnował, bo nie dawał rady i przyszedł na medycynę. Na medycynie też mu nie wyszło, no ale coś czuł, żeby jednak pójść w kierunku do tej literatury i zdecydował się właśnie na takie kierunki humanistyczne. No i jego matka, kiedy o tym usłyszała, no to była bardzo tutaj rozpaczona i nie mogła w ogóle pojąć, że coś takiego jej syn tutaj zrobił. To bym Państwu chciał przytoczyć taki króciutki fragmencik dotyczący właśnie tego, jak matka Sienkiewicza zareagowała na właśnie tutaj jego takie fanaberie. I cytując tutaj list matki, które pisała do swojego znajomego. Zmartwiłam się bardzo, że porzucił zawód lekarski i tą zmianę przypisuje więcej jego niestałości i lekkości charakteru, aniżeli wrodzonym zdolnościom i popędom. Te porywy fantazji i bujność wyobraźni nie dadzą mu niestety pewnego niezawisłego chleba. Wynikiem ich będzie kilkanaście arkuszy zabazgranych uczonymi rozprawami, których nikt czytać nie zechce. No, jak się okazało, troszeczkę mama się tutaj myliła i oczywiście losy się potoczyły inaczej. No a sam Sienkiewicz studiów nie ukończył, ponieważ nie przystąpił do ostatnich egzaminów, a druga sprawa, też nie był za bardzo dobry z języka greckiego, więc taka tutaj pierwsza sprawa, którą też szeroko opisuje w swojej książce. Druga rzecz, która jest bardzo tutaj interesująca, no to myślę, że się wiąże z jego twórczością, bo oczywiście my wszyscy tutaj znamy jego tutaj słynne dzieła, jak trylogie, Quo Vadis, czy tutaj nowele, ale mało się mówi też o tych opowieściach, które nigdy nie doszły do skutku, albo na przykład jaka była pierwsza powieść Sienkiewicza. Wszyscy myślimy, że pierwszą powieścią Sienkiewicza, takim jego debiutem literackim, jest tutaj powieść Na marne, którą Kraszewski zresztą bardzo dobrze ocenił, że jak na debiut Sienkiewicza, który był to w latach 70. XIX wieku, jest bardzo dobry, ale jest taka opowieść, którą napisał on w roku 1865, kiedy był zaledwie 19-latkiem i miała tytuł Ofiara. Dotyczyła ta krótka jego opowieść, takiej historii ze biedną służącą, ale niestety tylko wiemy o niej tyle, że ona powstała, bo ślad o tej opowieści był w liście do jednego kolegów Sienkiewicza, a Sienkiewicz, nie będąc zadowolony ze swojej tej pierwszej opowieści pod tytułem Ofiara, postanowił uczynić ją, można powiedzieć, ofiarą i wyrzucił i spalił. Więc niestety ten rękopis pierwszej opowieści się nie zachował, a to był rok 1865, kiedy właśnie ta powieść, taka pierwsza, tutaj powstała.
No, kolejną taką sprawą jeszcze interesującą z twórczością Sienkiewicza, myślę, jest to, że kiedy już osiągnął tutaj sławę związaną oczywiście z tutaj słynnym dziełem Quo Vadis, które powstało pod koniec XIX wieku, wiele tutaj Amerykanów proponowało mu nawet, aby napisał opowieść o czasach Jerzego Waszyngtona. To była, tak można powiedzieć, taka powieść za $1 000 000, ponieważ chodziły plotki, że za napisanie tej opowieści dostają do amerykańskiego wydawnictwa taką oto garzę. Namawiał też do niego, do napisania tej opowieści, jego tutaj tłumacz z języka polskiego na angielski, bo też liczył na jakieś takie dobre pieniądze. No ale Sienkiewicz, kiedy już nad tym pomysłem oczywiście siadł, no to jednak stwierdził, że za to się nie weźmie, z tego względu, że niestety będzie to zajmować mu zdecydowanie dużo czasu, musi wejść też nową epokę, a chciał też, jeżeli to jest opowieść o czasach Jerzego Waszyngtona, oczywiście zawrzeć wątki polskie, czyli Kazimierza Pułaskiego oraz Tadeusza Kościuszko, tak? No ale to niestety nie wyszło. A drugą taką sprawą też ciekawą, związaną z tutaj jego, powiedzmy, kolejnymi zamówieniami na tutaj powieści i tak dalej, była też taka sprawa, aby napisać książkę, jako że była pierwsza tutaj dotycząca Quo Vadis, początku tutaj chrześcijaństwa, o czasach Juliana Apostaty, kiedy chrześcijaństwo było jakby było zagrożone, bo Julian Apostata oczywiście prowadził ponownie tutaj religię pogańską w Cesarstwie Rzymskim, tak mówiąc bardzo w skrócie. No i Sienkiewicz dostał taką propozycję, żeby to napisać. No ale kiedy zaczął też badać temat, i myślę, że też my tak trochę nie oceniamy tego Sienkiewicza, że owszem, pisze on tutaj po krzepieniu serc, jest tam dużo takich przekłamań historycznych, tak, wybarwień, ale proszę taką zwrócić uwagę, że Sienkiewicz do każdego swojego dzieła, no przykładał się on raz, że studiował tutaj literaturę odpowiednią, szukał inspiracji do swoich głównych bohaterów, lubił też dużo czytać, tak, i podróżował po wielu miejscach, na przykład tworzył Quo Vadis, no to był też we Włoszech, sprawdzał te miejsca, gdzie rozgrywały się później epizody z jego opowieści, więc naprawdę on też przygotowywał się do tego. I tak samo było z tą opowieścią, która miała powstać w czasach Juliana Apostaty. I kiedy on przejrzał sobie temat, no to stwierdził, że jednak nie napisze, bo był rozpaczony tym, że w czasach walki Juliana Apostaty, jeżeli Quo Vadis, chrześcijanie byli tutaj prześladowani za swoją wiarę i byli też tępieni, no to w czasach Juliana Apostaty i takich wcześniejszych niszczyli też tutaj grecką kulturę, tak, kiedy już wtedy dostali tam no, takie przywileje w Cesarstwie Rzymskim, i to się Sienkiewiczowi nie podobało, bo stwierdził, że działania chrześcijan były takie same jak też tutaj Juliana Apostaty, i taka tutaj powieść nigdy nie powstała, a byłaby też ciekawa. Na kolejną, i też można powiedzieć, że Sienkiewicz, ciekawostka, chciał zrobić taki, powiedzmy, sequel trylogii, bo nawet chciał, planował właśnie tutaj drugą trylogię, która powstała tylko jedna część na polu chwały. Nawet zebrał dużo pieniędzy, bo podpisał umowę na 18 tysięcy rubli. To też taka ciekawostka, że Sienkiewicz, kiedy zdobył taką sławę i renomę, no to był człowiekiem, który lubił cenić się, tak? To nie było tak, że pracował za darmo, potrafił negocjować tutaj stawki z wydawcami i wiedział, gdzie pieniądze można zarabiać. A wracając do tej trylogii, no miała powstać kolejna trylogia dotycząca czasów Jana Sobieskiego, zakończona tutaj wielką bitwą pod Wiedniem, ale niestety nic z tego nie wyszło. Stało się tak, że tylko napisana była jedna część na polu chwały, która zresztą urodziła się w bardzo wielkich tutaj bólach. Powstawała bardzo długo, jeżeli, jak dobrze pamiętam, to w 1901 roku była podpisana umowa, a dopiero w 1903 powstał pierwszy odcinek tej opowieści, a w 1905 było dopiero wydana ta książka, pierwszy tom właśnie drukiem. No i tak jeszcze może jedna taka, jakby tu już mówimy też tutaj o opowieściach Sienkiewicza, no to takim dla niego ciekawostką, na pewno ze szkoły wiele osób zna Pustyni i w Puszczy, tak, no to też powstawanie tej całej opowieści jest interesujące, bo Sienkiewicz bardzo lubił podróżować, to też jest taki wątek, myślę, że dosyć mało znany, bo jednak tego świata zwiedził całkiem sporo. W latach 70. wraz tutaj z słynną aktorką Heleną Modrzejewską, Modejską, jak on to później nazywał, z amerykańska, był w Stanach Zjednoczonych, był w Europie Zachodniej, oczywiście był w Afryce. No i taka też ciekawostka, że proszę Państwa, my znamy te zdjęcia Sienkiewicza z Afryki, tak, które są dostępne tam w domenie publicznej, no ale one nie były robione w Afryce, to były robione w studiu przed, bo taka była też tutaj oczywiście moda, tam z takich zdjęć z Afryki się nie zachowało. Ale wracając, że Sienkiewicz też pisząc właśnie swoje powieści, no to był w wielu różnych miejscach i też właśnie dzięki temu potem lepiej oddawał charakter na przykład właśnie tutaj swoich bohaterów. Jak mówimy o Pustyni w Puszczy, no to tutaj Nel
która jest jedną z głównych bohaterek tej opowieści, ma tam atak febry, to Sienkiewicz też to przeżył, jak kiedy był w Afryce i dokładnie to wszystko opisał. No a wracając do samej jeszcze pustyni w puszczy, że jak wspominałem Państwu dotyczącym o tej takiej kwestii właśnie tej opowieści na polu chwały, no to właściwie taki bardzo się męczył z tą opowieścią, dopiero w pustyni w puszczy, które jak dobrze pamiętam w 1910 roku ukazało się, to była dla niego taka naprawdę powieść, którą pisał z przyjemnością dla polskich dzieci, no i co tu dużo ukraść, no do dziś to się dobrze czyta i to słynne przecież kali mieć, kali chcieć, tak, i że kalemu ukraść to źle, a jak kali ukradnie, no to oczywiście dobrze, są takie też ciekawostki i taka polskość troszeczkę z jego tych opowieści się wybija. No to może tak w skrócie trochę o tych, mógłbym gadać o Sienkiewiczu i takich sprawach mniej związanych, ale może jeszcze jedna rzecz taka ciekawa, co my nie znamy, bo przecież Sienkiewicz jest urodzony w 1846 roku, a był, kiedy był rok 1863, to przebywał wtedy w Warszawie, a wtedy przecież wybuchło powstanie styczniowe. No i to jest kwestia, czy Sienkiewicz był powstaniem styczniowym, czy nie był, tak? No bo przecież on był ledwie tutaj 17-latkiem. Jego tutaj niemalże rówieśnik Aleksander Głowacki, czyli Bolesław Prus, w powstaniu styczniowym brał udział. No a co z Sienkiewiczem? No i to z Sienkiewiczem jest taka ciekawostka, że nie wiemy, co było, bo o samym tutaj powstaniu Sienkiewicz nic nie pisał, takiego nie ma zachowanego, nic osobistego. Według podania rodzinnego, które trzymane jest właśnie w rodzinie tutaj Sienkiewicza, to była sprawa taka, że był on niskiego wzrostu i niestety nie wzięto go do lasu, czego bardzo tutaj żałował. Dlatego też, proszę Państwa, kolejna tutaj ciekawostka, że czemu Sienkiewicz tak bardzo lubił małego rycerza, którym był pan Włodyjowski, no bo też, bo był małego wzrostu i też w nim widział siebie, tak? To też taka tutaj sprawa. No a Sienkiewicz właśnie w powstaniu styczniowym najprawdopodobniej nie brał udziału, nie ma takich dowodów. Ja na razie się z nimi nie spotkałem i też badacze też nie odkryli jakichś większych tutaj spraw, ale wiemy, że jego starszy brat Kazimierz Sienkiewicz, który był bodajże starszy od niego o 3 lata, w powstaniu styczniowym brał udział i później zginął w czasie wojny francusko-pruskiej pod Orleanem w roku 1870 czy 71. No i też jest ciekawy taki wątek, że Sienkiewicz oczywiście miał tutaj braci, najstarszego Kazimierza, siostry. No i czy z częścią z nich utrzymywał też kontakt, a na przykład siostra Sienkiewicza, która też była zakonnicą, jest taką ciekawostką, że dzieła swojego brata przetwarzała, tak można by powiedzieć, na język ludowy, aby też tutaj jego dzieła dla osób mniej piśmiennych mogły docierać pod szczechy właśnie polskie, tak? No, przepraszam, zagadałem się, ale tak wyglądało w skrócie, to nie wiemy. Wspominałeś też o tym, że pomimo tego, że żył, przyszło mu życie w takich bardzo trudnych czasach, to bywał częste podróże zagraniczne, między innymi do Paryża, do Londynu, ale także za ocean, prawda? I tutaj tak. W latach 70. XIX wieku wybrał się właśnie do Stanów Zjednoczonych. No i tam nawiązał znajomość z Heleną Modrzejewską, o której też wspominałeś. I ona miała dość znaczny wpływ na jego życie. Ta wybitna polska aktorka, prawda? Plotkowano nawet o ich romansie, a do tego stopnia uznaje się, że zawładnęła jego sercem, że postanowiła uwiecznić na kartach ogniem i mieczem, jako Helenę, czyli żonę Jana Chrzestochowskiego. Tak, zgadza się, ale też z Heleną Modrzejewską on się znał troszeczkę wcześniej, jeszcze w latach 70, przed tutaj podróżą do Stanów, bo oczywiście dla samej Heleny tutaj była kwestia takiego zdobycia rynku, można powiedzieć, za oceanem, a sam Sienkiewicz, no z nią się oczywiście przyjaźnił, ale nigdy jakby takiego romansu, nie ma twardego dowodu, żeby między nimi do czegoś większego tutaj głębszego zaszło, no tym bardziej, że przecież Helena Modrzejewska była wtedy już mężatką, to tak troszeczkę nie wypadało, tak? Ale sam Sienkiewicz jako osoba, no to w jego życiu można powiedzieć, że królowały panie o imieniu Maria, tak? No to tych Marii, bodajże było 5, bardzo ładnie opisała tutaj Marię jego życia pani, świętej pamięci Barbara Wachowicz, która powstała książka o biografii właśnie kobiet, które spotykał Sienkiewicz na swojej drodze, no i to imię Maria tak mu tak by towarzyszyło przez cały czas. No pierwsza jego miłość też była, miała na imię Maria, to jeszcze było w czasach, kiedy było tak przed podróżą do Stanów Zjednoczonych. No i oczywiście Sienkiewicz, który w latach tych 70. XIX wieku to była taka postać jeszcze nieznana za bardzo, to wtedy taki literat, tak, tutaj pisze pierwsze swoje nowele, no to kiedy przedstawiony został tutaj oczywiście tej swojej pierwszej Marii, takiej pierwszej miłości swojego życia i tutaj rodzinie tej Marii,
No to niestety ojciec powiedział, że do takiego literata no to miejsca nie ma, no i niestety nie będzie żadnej tutaj, żadnego ślubu i obydwoje bardzo to ciężko przeżyli, zarówno ta jego ukochana Maria, jak i sam Sienkiewicz. No i to taka ciekawostka, że ta pierwsza jego miłość nigdy potem już nie wyszła za mąż, a on sam aż potrzebował 5 lat, żeby poznać tutaj kolejną Marię Szetkiewiczówną, która była tą taką, można powiedzieć, naprawdę miłością jego życia, choć niestety, jako że była dosyć tutaj chorowita, to bardzo szybko zmarła po urodzeniu dwójki dzieci, Jadwigi i Henryka juniora, ale sam Sienkiewicz bardzo, bardzo był taki no, zakochany w Marii totalnie. I też taka ciekawostka, że wspominałem tutaj na początku o listach, tak, Sienkiewicza, i jak umarła tutaj właśnie Maria Szetkiewiczówna, no to on nawiązał kontakt ze swoją szwagierką, Szetkiewiczówną, podaje, że jak dobrze pamiętam, Jadwigą, i ona właśnie, że gros korespondencji, które ukazało się drukiem Sienkiewiczem, no to jest korespondencja między szwagrem i szwagierką. Bo i to jest ciekawe, że Sienkiewicz, jak mamy jego listy, no to oczywiście inny był dla swoich dzieci, inny był też dla wydawców, dla takich osób tutaj, można powiedzieć, obcych, ale na przykład Szetkiewiczówną ze swoją tutaj szwagierką otwierał się i te listy, które on pisze, są bardzo takie szczere, ciekawe. Jak dobrze pamiętam, no to jakby Państwo chcieli przeczytać listy tutaj szwagierki Sienkiewicza do swojego szwagra, no to one znajdują się w drugim tomie listów Sienkiewicza, które wydał Państwowy Instytut Wydawniczy. No i sama też tutaj Szetkiewiczówna była taką powierniczką jego, tak, tutaj tych spraw dotyczących bardzo różnych. Kiedy był jakiś problem, to Sienkiewicz do niej pisał, radził się i to faktycznie taka jest bliskość między tymi dwoma osobami po śmierci właśnie żony. No kolejną z Marii, która też jest słynna, no to jest ta, która była bardzo tutaj młodziutka i ja przepraszam, że tak nie pamiętam tych nazwisk wszystkich, ale to można bez problemu znaleźć też w e-booku i też w artykułach, które pisałem, ale kontynuując o Marii. Była jeszcze kolejna Maria, która oczywiście była już jego żoną, kiedy pierwsza z Marii zmarła. No i była tak, można powiedzieć, postawiona Sienkiewiczowi w czasie jednej uroczystości, bo troskliwa mamusia tej właśnie Marii, patrząc, że Sienkiewicz jest taki dosyć, no, dobra partia z niego, jest tak stateczny, pieniądze ma, zarabia, no jeszcze sława, no to postanowiła podsunąć tą młodziutką Marię, no i jakoś tam zaiskrzyło między tutaj nimi. I pojechali, doszło do ślubu, pojechali tutaj w podróż poślubną do Włoch, ale no niestety dla Sienkiewicza pojechała też teściowa razem z nimi, no i ta teściowa troszeczkę tak podburzała całą tutaj no, państwa młodych. Sienkiewicz nie mógł po prostu wytrzymać, no i bardzo krótko potem doszło do rozwodu, uzyskali też rozwód kościelny. No ale Sienkiewicz trochę tak był z tym niesmaczony i wszyscy plotkowali o tym, a teściowa też robiła swoje, bo takiej plotka chodziło o to, że Sienkiewicz jest niby impotentem, no ale oczywiście to jest nieprawda, bo przecież Sienkiewicz wcześniej miał dwójkę dzieci z pierwszą, no tutaj z Marii, Henryka oraz Jadwigę. No i tak troszeczkę było to niesmaczne, ale jak to Sienkiewicz, tak on, można powiedzieć, w jego tutaj twórczości wiele, jak wspominałeś właśnie tutaj o Helenie Modrzejewskiej, że on potraktował to jako tutaj Helenę, ogniem mieczem, no to on troszeczkę się zemści na tej swojej teściowie, bo w rodzinie Połanieckim też jest taki motyw właśnie bogatego pana, który zakochuje się tutaj młodszej dziewczynie i takiej też nieznośnej teściowej, no to on sportretował właśnie tą swoją własną teściową, no i to była ciekawostka, że potem, że stała, można powiedzieć, śmietanka kulturalna, wiedziała o kogo chodzi, no i teściowa też dostała za swoje. No ostatnia z Marii, no to jest Maria z Babskich, a nazwisko łatwo jest zapamiętać, bo taka też była ciekawostka związana, że kiedy w końcu Maria Babska, jakby można powiedzieć, zabiegała koło Sienkiewicza, bo to była dosyć bliska taka rodzina, jak była młodsza i między nimi też tam troszeczkę zaiskrzyło, ona pierwsza chyba się oświadczyła Sienkiewiczowi, no ale niestety tak nie wyszło, bo Sienkiewicz trochę tak był ostrożny, no i później jednak do tego ślubu doszło. No i tak koledzy Sienkiewicza, bardzo bliscy, powiedzieli mu coś takiego, mając doświadczenie z tą niby impotencją jego określoną przez byłą teściową, że Heniu, tak napisali mu tutaj w jednej z takich życzeń ślubnych, Heniu, abyś ty był taki męski, jak ona jest babska. Taka też była ciekawostka. No i oczywiście sam Sienkiewicz dla swoich jakby portretował tutaj swoje właśnie takie miłości, swoich opowieściach, no bardzo też lubił, jak to wspominałem, że znaczy wspominałem, w jednym z listów było, że nie za bardzo lubił brunetki, bo wydawało mu się... Właśnie,
Stąd z tego obrazu, znaczy wyłania się taki obraz Sienkiewicza jako bardzo kochliwego, prawda, który słynął z zamiłowania do kobiet. I właśnie Tak. podobno miał skłonność do blondynek, ale tych brunetek, co z nimi było? Właśnie, już tutaj chciałem przeczytać Państwu kolejny tutaj list, bo to jest bardzo ciekawe. Jak to było z tymi brunetkami? No bo to jest bardzo taki wcześny list jeszcze przed tutaj Sławą Sienkiewicza, no i pisze tutaj swojego kolegi. Chociaż przyznam ci się, że nie lubię brunetek. Zdaje mi się, że są zanadto za mało zmysłowe i dlatego z dwojga dwóch wolałbym tą drugą, o której myślę, to jest cholenie bogdańskiej. Ja podzielam to zdanie i to niezawodne remedium na nosorożastowatość. Zapewnie chodzi tutaj o gruboskórność. Uważam młodą, ładną żonę, która by cię jeszcze nauczyła pieszczot, bo słów daje, nie wiem, czy byś ty miał żonę jako pieścić, nie mówię tu znaczeniu zbyt materialnym, ale tak po całunkach, uściskach i tak dalej. Więc trochę taki fragmencik, można powiedzieć, na do zabarwieniu erotycznym, ale też chciałem powiedzieć, że oczywiście tutaj brunetki, no jak wspominałem o tutaj panu Wodyjowskim, małym rycerzu, no to tutaj Baśka chyba, Baśka, tak, Baśka, Baśka Wodyjowska też była przecież blondynką, tak, no to więc jednak tutaj troszeczkę on zabierał takie swoje, można powiedzieć, upodobania i była też taką osobą dosyć zadziorną, panu Włodyjowskim, przy małym, małym, ale bardzo walecznym rycerzu. Poruszyłeś też kwestię majętności, że Tak. jako poczytny pisarz mógł sobie pozwolić na wiele rzeczy, na przykład na te podróże, ale w jego życiorysie jest też pewne takie dość ciekawe zdarzenie, ponieważ no, nie należał też do osób pazernych i kiedy pojawił się pewien podarunek, nie przyjął go. Mam tutaj na myśli o tej bajońskiej sumie, którą przekazał mu nieznany ofiarodawca tuż po zakończeniu prac nad panem Wołodyjowskim. Co się stało z tymi pieniędzmi i dlaczego w zasadzie nie przyjął ich? Tak, to już to jest te słynne 15 tysięcy rubli, nawet powstał taki ciekawy obraz dotyczący tej całej sytuacji. Jeżeli chodzi o samą tą postać, to wiem, że ktoś tam nawet odkrył, kto to mógł być, bo to był jakiś taki szlachcic zakochany też w twórczości Sienkiewicza, ale on sam nie przyjął tych pieniędzy, ponieważ uważał, że to jest, ma wystarczającą tutaj ilość takich pieniędzy na życie tutaj codzienne, bo to już oczywiście jest po sprawie astrologii, która ustatkowała go też tutaj majątkowo, a same te 15 tysięcy rubli przeznaczył, jak najpierw je oddał, mieścił to w jednym tutaj z miejsc, żeby po prostu właściciel mógł je zwrócić, ale kiedy jednak się okazało, że nie zwraca, nie chce ten właściciel wziąć tych pieniędzy, to ufundował z tego stypendium imienia swojej pierwszej właśnie żony, tej Marii Szetkiewiczównej, które potem fundowało właśnie stypendia dla tutaj zdolnych artystów. No i na przykład jednym z nich, z tych stypendystów był na przykład Stefan Żeromski, tak? I dzięki temu też te, jakby Sienkiewicz wspierał tutaj młode takie talenty, które na przykład są troszeczkę, no właśnie, jakieś ciężko mają sytuację życiową i dzięki temu to naprawdę mu się udawało przez te lata, było to opłacane co rok i bardzo wiele tutaj osób skorzystało z tej zapomogi Sienkiewicza, tak? No ale też mówiłem, że tutaj jakby takich darów Sienkiewicz miał taką manierę, tak wydaje mi się, że on za bardzo, jak już potem osiągnął taki status, to tak nie przywiązywał uwagi do takich wielkich kwot, jakby ktoś mu to dawał, tak, że dostaje coś, ale lubił się targować pod kątem tych wszystkich umów wydawniczych, że tutaj jednak o siebie dbał, bo sam w swoim testamencie też zapisał pokaźną sumę swoim tutaj dzieciom i sam pisał w listach, że dzięki temu będą oni ubezpieczeni na przyszłość, nie tak jak ich tutaj ojciec, który miał ciężko, bo przypomnijmy, że Sienkiewicz nie miał lekko, jeżeli chodzi tutaj o sprawę tutaj takie jego pierwszego bytu materialnego, te rodzinie się takie za bardzo tutaj nie przelewało, musiał zarabiać też na korepetycjach, no i musiał oczywiście dbać o ten każdy grosz, a kiedy się pojawiło, że pieniędzy jednak będzie więcej w związku tutaj z jego twórczością, no to wtedy oczywiście potrafił też zadbać o to i przekazał te pieniądze swoim dzieciom w testamencie. No ale też taka ciekawostka mi się przypomniała, że pamiętam, że Sienkiewicz był tak popularny później, że jak mówię tu o testamencie, to nawet w dokumentach niektórych, które on podpisywał i się znajdują w archiwach właśnie państwowych, no to były takie sytuacje, że ktoś nawet odrywał specjalnie autograf Sienkiewicza, żeby mieć go u siebie, tak, że jakiś dokumencie był, tak on był właśnie popularny i taka można powiedzieć, że ta sława bardzo mu towarzyszyła, a szczególnie no to wybuchło wtedy, kiedy napisał trylogię, bo tych właśnie to tak naprawdę Sienkiewicza bardzo rozsławiło, a międzynarodowa sława, którą on uzyskał, no to oczywiście się wiąże tutaj z Quo Vadis, ale też trzeba wiedzieć o tym, że
Sienkiewicz jakby dobrze się wstrzelił w temat, on wiedział o czym pisać, że co jest takie popularne, bo też na przykład przecież obok Quo-Vadis jest tą słynną epopeją chrześcijańską, ale to był też taki czas na takie tutaj dzieła, bo możemy wspomnieć przecież Ben-Hura, który też powstał mniej więcej w tym samym czasie. I zafascynowani również starożytnością, tak? No i tym tutaj Quo Vadis, które on napisał, no to naprawdę była powieść, która pasowała do tych czasów, że to trafiło w cały świat i można było się tym fascynować do tego stopnia, że że nawet na podstawie tej Quo Vadis powstał bardzo szybko, bodajże już pod koniec XIX wieku, film dotyczący właśnie Quo Vadis, taka inscenizacja związana z Neronem, powstawały tutaj pocztówki, powstawały dalsze sprawy, to były związane z tutaj nadawanie na przykład koniom wyścigowym imion z trylogii, przepraszam, z Quo Vadis i tak dalej. No i też taka ciekawostka, że nawet tutaj kurtyzany, jakby w różnych miejscach Europy, jak zaczepiały klientów, no to pytały się Quo Vadis Domine, tak? Taka była tutaj sprawa związana tutaj z fenomenem Quo Vadis. No i co by nie mówić, no powieść naprawdę go tutaj rozsławiła i na pewno w jakiś stopniu też przyczyniła się później do jego późniejszej Nagrody Nobla, tylko oczywiście on dostał to za całokształt tej twórczości, a nie za tylko i wyłącznie Quo Vadis, ale jakby chciałem powiedzieć też to, że Sienkiewicz doskonale się umiał odnaleźć w tych realiach epoki, że mamy tu oczywiście tę trylogię, tak, ku pokrzepieniu serc i tak dalej, ale to jest też dobra taka powieść przygodowa, tam jest wiele takiego trochę baśniowych, troszeczkę tutaj takiego erotyzmu, trochę takiej przygody, która się mogła podobać. No i wpleciona właśnie w ciekawą epokę. Tak, tak samo jest tutaj z Quo Vadis, że on umiał bardzo ciekawe postaci takie antyczne wykreować i też wpisał się w to, co było akurat modne. No to jakby porównując teraz, no to myślę, że coś tak popularne jak no, serial Gry o Tron, tak, czy tam serial o Harrym Potterze, Władca Pierścieni, to tak można porównać taką popularność. Gdyby Sienkiewicz teraz to wydał i żył, no to myślę o bardzo współcześnie, to byłby tak może jak Sapkowski, tak, i sprawa tutaj Wiedźmina, że tak bardzo jest, no szczelił się w epokę, doskonale to pasowało. A i taka fajna rzecz jeszcze, że wspominałem o pocztówkach, tak, że przecież mało kto wie o tym, że termin pocztówka wymyślił Sienkiewicz, bo był konkurs na to, żeby jak nazwać tę kartę pocztową. No i Sienkiewicz napisał właśnie tutaj swoją propozycję i pocztówkę, którą używamy do dnia dzisiejszego, jest od kolekcjonerów. Pochodzi to słowo od Henryka Sienkiewicza, tego konkursu. Mhm. Oczywiście, czyli cieszył się sławą i poważaniem. Do tego stopnia, że nawet kontaktował się podobno z papieżem Leonem XIII, który to z okazji 25-lecia jubileuszu pracy pisarskiej przesłał mu swoje błogosławieństwo. Mm-hmm. Tak, bardzo dużo. No, proszę. Okej. Tak, Sienkiewicz później, jak zdobył już tą sławę, to oczywiście był rozchwytywany przez różne osoby. Papież Leon XIII to jest jedna tutaj z tych osób, które przysłały mu swoje te podziękowania w ramach jego jubileuszu 25-lecia pracy pisarskiej, ale bardziej chodziło o to, że podziękował mu za tą epopeję Quo Vadis, tak? No bo też bądź co bądź Quo Vadis mamy ten obraz chrześcijaństwa, taki bardzo piękny, taki troszeczkę romantyczny, no bardzo dobrze pasujący też do realiów epoki, ale też do tutaj papieży, można tak powiedzieć. Ale z takich ciekawych osób, które też miał tutaj w kontaktach Sienkiewicz, no to na przykład była też druga bardzo noblistka, Maria Skłodowska-Curie, tak, też z nią się kontaktował, nawet były wspólne takie rozmowy dotyczące kwestii pomocy właśnie Polakom, bodajże w czasie I wojny światowej. Jego powieściami był zachwycony na przykład prezydent Stanów Zjednoczonych Theodore Roosevelt, który wysłał do niego list. Kopia tego listu znajduje się, oryginał tego listu znajduje się w Muzeum Sienkiewicza Oblęgorku. I tam jest taka ciekawostka, że Theodore Roosevelt dziękował mu nie za właśnie Quo Vadis, nie za te sprawy, tylko jego na przykład zachwyciły najbardziej Krzyżacy. To była powieść, która bardzo go zachwyciła i był bardzo taki tym zainteresowany, bo jak pisał w tym liście, że oddawała takiego ducha waleczności i to mu się bardzo tutaj spodobało. No Sienkiewicza też czytał Lew Tolstoj, który na przykład bardzo sobie chwalił tę jego rodzinę Połanieckich, Mark Twain, on wspominał, że jest też zakochany tej twórczości Sienkiewicza, więc naprawdę tak jakby chodzi o kontakty z osobistościami epoki miał tutaj bardzo dużo, ale my też no niestety nie wiemy z kim jeszcze mógł mieć kontakt, bo jak mówiłem, że było 15 tysięcy listów podobno napisał w czasie swojego życia, a tych listów do dnia dzisiejszego zachowała się tylko 1/3, więc wiele takich ciekawych tutaj spraw umyka. No oczywiście też są kontakty tutaj z całą gamą takich ludzi, którzy byli modni i popularni w jego epoce, tak, pisarzy, też jakichś tutaj filantropów, którym on się tutaj kontaktował.
Naprawdę, a no i taką osobą też słynną, którą miał kontakt, to jak już potem jest etap szwajcarski życia Henryka Sienkiewicza, ten ostatni, no to oczywiście jest Ignacy Paderewski, tak, też razem z nim mocno tutaj współpracował. Tak wydaje mi się, że jak chodzi o poglądy nawet tak polityczne Sienkiewicza, no to jemu bodajże chyba było bliżej do endecji, do tych właśnie tutaj, tego kierunku. I jeszcze może wróćmy do początku jego kariery pisarskiej, kiedy publikował pod pseudonimem, prawda, jako Litwos. Tak. Pisał do Gazety Polskiej, między innymi do Niwy. A kiedy postanowił się ujawnić? Jego tutaj w tym pseudonim z Litwos, no to tak to jest ciekawostka, że nikt nie wie tak naprawdę, dlaczego on taki wybrał sobie. No tutaj pierwsze skojarzenie to oczywiście jest z Litwą, którą on bardzo tutaj sobie tak cenił i lubił, dlatego podobno miał to zdecydować. A same tutaj te pierwsze jego tutaj właśnie opowieści, te nowele, tak, te pierwsze takie próby, to były pisane pod pseudonimem. O tyle właśnie dość ciekawe, że napisał powieść Na Marne, właśnie to jak dobrze pamiętam, było też pod pseudonimem. Te jego koledzy, jak to przeczytali, no to nie mogli uwierzyć, że to jest on, że to Henik napisał, tak, że po prostu to jest niemożliwe, żeby taka osoba to mogła napisać i byli wszyscy tym bardzo zaskoczeni, a samo to ujawnienie to pojawiło się już potem wraz tutaj z trylogią, tak, i wtedy te lata 1884 rok, kiedy on bardzo tutaj już zaczął podpisywać ze swoim imieniem i nazwiskiem, a troszeczkę wcześniej no to też podpisał swoim imieniem i nazwiskiem te słynne listy z Ameryki, tak, które są takimi wspomnieniami, reportażami, bo o, to jest taka, przypomniałaś mi taką rzecz, że przecież Sienkiewicz pojechał do tej Ameryki dlatego, że zgodził się pisać reportaże dla jednej z gazet, dzięki temu zarobił na swoje honorarium i też na pobyt tutaj za wielką wodą, która bądź co bądź przecież dużo kosztowała. I takie na przykład powiem, że bardzo ciekawe były jego spostrzeżenia dotyczące tego świata zachodniego, bo na przykład był w Nowym Jorku i pisał, że Nowy Jork no to tylko są sami kupcy i biznesmeni, że to jest całe centrum biznesu. No to w sumie do dzisiejszego dnia zostało, więc naprawdę jego takie analizy były tutaj bardzo trafne, tak, pod takim kątem. A później no to oczywiście jak osiągnął taką sławę, to szczególnie trylogia, no to ten jego pseudonim już był mniej używany, ale oczywiście został. To tak jak każdy pisarz, tak jak mamy przecież też Bolesława Prusa, Aleksandra Głowackiego, który używał, Aleksander Głowacki to jest jego prawdziwe imię, nazwisko, a Bolesław Prus jest oczywiście tutaj pseudonimem, który się potem przyjął. Każdy próbuje najpierw pod swoim jakimś takim, można powiedzieć, sprawdzić, jak coś wypali, tak? Bo też taka ciekawa rzecz, że jakby całą twórczość Sienkiewicza można by podzielić na taki etap właśnie tego takiego społecznika, który pisze właśnie tutaj nowele, takie powieści, jeszcze przed osiągnięciem takiej sławy, tak powiedzmy taki pisarz troszeczkę ludowy, dotykający tych spraw dnia codziennego, tak? Później jest właśnie taki człowiek, który szuka pomysłu na dobrą powieść, na dobry biznes, żeby trochę tutaj zarobić, no i szczela się doskonale w tą trylogię, tak? No i ostatni taki etap, no to już jest związany, kiedy on może dyktować warunki, na szczególnie już tej pokwowady i właściwie pisze też dla tej własnej przyjemności, tak? No bo taką jedną z ciekawych też powieści, która nigdy nie została dokończona ze względu na to, że wybuchła pierwsza wojna światowa, no to była powieść Legiony, która miała dotyczyć o legionach Dąbrowskiego we Włoszech, a powstał tylko niestety jeden tom, a nie udało się to. No, a taką, no jakby takie Legiony, tylko oczywiście nie Sienkiewicza, no to później napisał Stefan Żeromski w Popiołach, tak? Tam ten temat też się pojawia. Podsumowując już dzieje Sienkiewicza, można powiedzieć, że jego powieści dodawały otuchy w trudnych czasach, Polakom szczególnie, prawda? Ale sam nie doczekał odzyskania przez Polskę niepodległości, bowiem zmarł 15 listopada 1916 roku. Wśród Polaków zapanował czas żałoba, a jego śmierć podobno pogodziła skłóconą kolonię polską w Szwajcarii. Jak to było naprawdę? To się zgadza, ale to była ciekawsza rzecz, że na jego pogrzeb, który odbył się w szwajcarskim miejscowości, przyjechały wtedy delegacje trzech wrogich sobie państw, tak, Austro-Węgier, Rosji oraz tutaj Cesarstwa Niemieckiego, którzy złożyli też hołd Sienkiewiczowi. No i też ciekawostka Sienkiewiczem jest taka, że on w czasie tutaj pobytu szwajcarskiego zawiązał taki komitet pomocy dla Polaków w czasie, którzy pozostali na ziemiach tutaj Królestwa Polskiego i gdzie toczyły się tutaj walki, i taką przesyłał też pomoc pieniężną, tak? I też była ciekawostka, że Sienkiewicz był namawiany przez każdego z zaborców, żeby wypowiedzieć się po jednej tutaj ze strony w czasie tego wielkiego konfliktu, ale on się na to nie zdecydował z tego względu, żeby po prostu nikogo tutaj nie zrażać, żeby ta pomoc, która idzie, szła do wszystkich tutaj Polaków ze wszystkich trzech zaborów, aby nikt nie był tutaj jakoś tak pominięty, tak, pod tym kątem. No druga rzecz, że też Sienkiewicz, jak był tutaj w Szwajcarii,
no to w maju 1916 roku obchodził 70. urodziny i tak pisał w swoich listach, mając doświadczenia ze swoim tutaj jubileuszem w roku 1900, że dobrze, że w sumie jestem w tej Szwajcarii, bo już bym nie mógł się odpędzić od tego tłumu wielbicieli, którzy tutaj będą do mnie wysyłać listy, będą takie cała wielka tutaj, można powiedzieć, uroczystość, co oczywiście była, tylko że w prasie i tak oczywiście skromnie. No a sam Sienkiewicz, no niestety, nie doczekał tutaj niepodległości Polski, nawet jego ostatnie słowa, które wypowiadał przy swoim synu Henryku Juniorze, no to były, że ja już tej wolnej Polski nie doczekam. No ale później parę lat już po śmierci Sienkiewicza i po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, oczywiście, że jego tutaj prochy sprowadzono tutaj do Polski i też był taki prawdziwie królewski pogrzeb, no, który można równać się takim pogrzebem jak parę lat później, w 1935 roku Józefa Piłsudskiego. Także to było naprawdę taki porządne i naprawdę oddano wtedy Sienkiewiczowi taki hołd właśnie, no, bądź co bądź takiemu, no, w jakiś sposób twórcy mentalnemu II Rzeczpospolitej, bo przecież później w czasie II wojny światowej, jak i też pierwszej, było wiele Litwosów, wiele Kmiciców, wiele tutaj takich osób, które brały pseudonimy z jego właśnie opowieści, tak więc naprawdę Sienkiewicz został godnie pożegnany, no to też oczywiście wspominam w swoim e-booku. Czyli jest to jedna postać fascynująca, prawda? Ta bogata historia jego dziejów i podróży, publikacji, które tworzył, zasługiwała niewątpliwie na opisanie. To była twoja pierwsza książka, Kamilu, tak? Tak. I potem poszło już z górki, mówiąc kolokwialnie. Czyli Henryk Sienkiewicz, bohaterem książki wydanej przez portal Histmag. Tak. I jak to się w ogóle zaczęło? Jak opowiedz nam troszkę o dziejach pisania tej książki. Znaczy ja powiem może troszeczkę jeszcze o dziejach samego Sienkiewicza, bo do niego mam taki ogromny sentyment do czasów szkolnych i powiem tak, że jak byłem w czwartej klasie, no to omawialiśmy wtedy Janku Muzykanta i pamiętam, że moja mama kupiła mi książkę Janku Muzykant z opracowaniem, tak, wtedy to była taka nowość jeszcze 15 lat temu i wtedy tak błyszczałem na lekcjach historii polskiego dotyczące tej lektury Janku Muzykanta i na Sienkiewiczu zawsze miałem taki sentyment, bo w sumie zawsze na nim dobrze wychodziłem. No i później parę lat właśnie po tym, kiedy był ten rok Sienkiewicza, ja jeszcze wcześniej organizowałem takie spotkanie dotyczące Henryka Sienkiewicza w ramach Narodowego Czytania jego dzieł w 2014 roku. No i tak zainteresowałem się jego tutaj postacią, a sam e-book, no to była taki efekt współpracy właśnie między mną a portalem Histmag, bo przez cały rok 2016, który był ogłoszony rokiem Henryka Sienkiewicza, pisałem artykuły na portalu Histmag wraz z Muzeum tutaj Henryka Sienkiewicza Oblęgorku, które podstało ciekawe materiały. No i też muszę powiedzieć, że później właśnie wydanie tych artykułów i dodanie takich dwóch dodatkowych, bo są dwa dodatkowe rozdziały dotyczące tej postaci w e-booku, a których nie ma na portalu internetowym, przyczyniły się do powstania tej krótkiej książeczki. I to oczywiście nie jest taka pełna biografia, to ja nie roszczę sobie żadnych praw, że jestem jakimś tutaj biografią Sienkiewicza, to jest taka luźna opowieść dotycząca właśnie jego życiorysu, ciekawostkowa i pokazania go z takiej strony właśnie człowieka współczesnego, pokazania jakie ciekawe właśnie aspekty jego życia są podobne tak jak teraz. I taka biografia właśnie, można powiedzieć, tematyczna w kilku takich tematach związane z jego tutaj bogatym życiorysem. No i cóż mogę powiedzieć, no na pewno jak wydanie tutaj samego e-booka przez Histmag mi się bardzo potem przydało naukowo i też to pomaga na pewno przy jakimś takim, można powiedzieć, negocjacjach z kolejnymi wydawcami, jak chcę wydawać kolejne książki, bo ten Sienkiewicz, no to potem potoczyły się kolejne dwie moje tutaj prace, no już tu zbytnie reklamy, to każdy sobie znajdzie, jakie te prace są. I oczywiście ten do e-booka samego mam wielki sentyment. No zresztą, jak Państwo widzą, tam taka papierowa wersja wydrukowana tylko przeze mnie, oczywiście tam jest na pamiątkę. Państwo, oczywiście, kto jest zainteresowany tym, co powiedziałem na spotkaniu tutaj z Tobą i z Państwem, no to zawarte jest w e-booku i tam są odniesienia do źródeł, do tych cytatów z listów, więc na pewno warto to zakupić. A tym bardziej to jest tania lektura, a dwa, że taka idealna ten letni czas na jeden wieczór, żeby Sienkiewiczem trochę nieliteracko pobyć. Tak jest, bardzo przyjemna rzeczywiście jest lektura, więc serdecznie polecamy Państwu. Link do tego e-booka znajduje się w komentarzach pod transmisją. Kamilu, dziękujemy Ci serdecznie za to przemiłe spotkanie, za tą olbrzymią dawkę informacji o Henryku Sienkiewiczu. Mamy nadzieję, że nieustannie będziesz swoją pasję badacza rozwijał i kolejne książki niebawem będą się pojawiać na rynku wydawniczym.
Dziękujemy Ci serdecznie. Dziękuję Państwu za wysłuchanie naszej rozmowy. Dziękuję Ci, Magda, za zaproszenie. Dziękuję też Państwu za odsłuchanie. Oczywiście ona zostanie tutaj na Histmagu, więc można sobie później ją otworzyć. No i kończąc, oczywiście zachęcam do takiego może troszeczkę niestereotypowego poznawania wielu postaci historycznych, tak jak tutaj Sienkiewicz, bo myślę, no tak życzyłbym sobie, żeby kiedyś w przyszłości ktoś napisał taką prawdziwą biografię Sienkiewicza, właśnie, bo tak brakuje jej. No i do miłego zobaczenia przy innych okolicznościach i oczywiście kończąc, zachęcam do nabycia e-booka Henryk Sienkiewicz, jakiego nie znamy, mojego autorstwa. Dziękuję bardzo Państwu, do widzenia. Dziękuję, miłego wieczoru.